No i właśnie dochodzimy do sekcji tego poziomu, która jest lekko mówiąc inna względem tego, co mieliśmy na PS1. Bowiem w wersji na PC i na PS... Znaczy, wersji na PC i wielu innych poza PS1 i PS2 tutaj byłaby jaskinia, która zabrałaby cię do jednej klatki i paru lumów. Tutaj natomiast zrobili takie urozmaicenie, że co prawda nie ma jaskini, ale mamy tutaj taką sekwencję, gdzie mamy klatkę tam oraz potrzebujemy mieć umiejkę, która pozwoli nam dostać się do paru tam również lumów. Niestety na razie tego nie posiadamy, co za tym idzie, nie zrobimy tutaj 100%. Myślę, że się do tego tekstu również przyzwyczailiście. No i teraz mamy sekwencję z czasówką. Tak jest, to była czasówka tutaj. Czyli po prostu do końca czasu musisz zebrać wszystkie czerwone lumy. Mi się udało, więc jest wszystko w porządku. I teraz lecimy sobie do góry. Bez zbędnego tutaj przedłużania, bez zbędnego pitolenia. Bardzo łatwiutka sekcja, nie powiem, że nie. I tutaj mamy też malutkie urozmaicenie. Bo w normalnej wersji gry, w sensie w normalnej, to teraz brzmi tak, jakby Revolution było nienormalne. Tutaj byłby przycisk. I normalnie byś odblokował sobie tę oto bramkę. No a tutaj przesunęli sobie o taką dodatkową sekwencję. Ja nie narzekam. Kolejna zmianka jest taka, że ten robopirat by sobie spał normalnie, a tutaj on stoi i jakby, nie wiem, czekał na to, że chcemy tutaj przyjść. Jakby on od góry dostał sygnał, że tak, Rayman tutaj idzie. Pilnuj tutaj tego przycisku. Kolejna zmianka jest taka, że w zasadzie w wersji na PS1 i wielu innych tutaj byłby bardziej otwarty teren, a w Revolution zrobili po prostu takie jedno wielkie pomieszczenie. Coś, co uważam, że jest całkiem spoko, bo ładnie tutaj ogarnęli. Ładne urozmaiconko. Szkoda, że jesteś na strzała, frajerze, w zasadzie to na dwa strzały. No i teraz sobie bierzemy właśnie, jak widzicie, beczkę. I będziemy sobie uderzali o ten oto plajster. Tak, wiem, że się powinno mówić plaster. No i tak jak w wersji na peceta, to jest troszeczkę podobna sekcja. Może nie taka sama, ale podobna do tej, co mieliśmy na peceta i na wielu innych, poza wersją na PS1, bo wersja na PS1 nie miała tej sekwencji. No i tutaj mamy oczywiście jeszcze czaszkę robopirata. W sumie to trochę wygląda tak, jakby... to była czaszka, wiecie, Daniela Fortescue z Medieval. No ale no, takie moje luźne spostrzeżenie. No i teraz musimy wziąć tę beczkę i w ten plaster tutaj strzelić. Ale ten czerwony lum wszedł w teksturę, ja pierdzielę. Najgorzej. No i tutaj kolejne urozmaiconko, bo czegoś takiego nie było w wersji na PS1 i wielu innych. Ja uważam, że to jest oczywiście plus. No i w końcu doskoczyliśmy. Się udało. No tutaj nie do końca mi się udało, bo bądźmy sobie szczerzy, chciałem trochę inaczej to odegrać, ale no, niech będzie jak będzie. Pogodziłem się już z tym, okej? No tu już mamy trochę mocniejszego przeciwnika, bo to jest ten fioletowy, który niby spał. W sensie miał spać, a nie śpi w sumie. I on już troszeczkę mocniejszy jest, bo jak widzicie, trochę więcej HP jakby musimy mu zabrać. I też jakby ma trochę potężniejszą broń, co warto też wspomnieć, ale myślę, że domyśliliście się dosyć szybko. No i lecimy sobie dalej w dół. W poszukiwaniu Lee. Część 555. No to jest już dosyć kultowa sekcja. Unikanie laserów.
I zaraz będziemy mieli coś, co troszeczkę się... W sumie to już zmieniło. Pal gumę, gościu. Nic tutaj nie masz ciekawego? W ogóle... Jezus Maria, jak to... Jak to lustro wygląda, przecież... Jak ten robopirat patrzy na swoją podobiznę? Przecież tutaj nawet nie da siebie samego zobaczyć. LOL? Dziwne. Tak, kolejna zmiana. W wersji na PS1 i wielu innych tutaj byłby las. Tutaj mamy bardziej takie widoczne więzienie, że dosłownie jesteśmy w więzieniu. Co oczywiście jak najbardziej jest na plus. Tak, wiem, że niektórych mogę tym denerwować, że cały czas zachwalam, nie ma rzeczy, która mi się nie podoba. Ale serio, to uważam, że jest lepsze rozwiązanie niż to, co mieliśmy w wersjach innych, bo tak nagle z dupy znaleźliśmy się z więzienia w lesie, tak szczerze. No nie powiedzcie, czy to was trochę nie zastanawiałoby? Mówię, nawet bardzo by to zastanawiało, skąd my, co my w ogóle tutaj robimy, nie? To na razie drzwiczki mamy spenetrowane, ale teraz tutaj musimy jeszcze popenetrować teren. W poszukiwaniu lumów oraz klatki. To mamy przy okazji Lee. Nawet ten voice actor Lee się troszeczkę zmienił. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Też może to być spowodowane tym, że tutaj jest echo, bo jednak jak sami zresztą słyszycie, echo towarzyszy nam w cutscenkach, co może niektórych bardzo zniechęcić. No, nie zdziwię się, że to niektórych może zniechęcić, ale jednak, no cóż, nie można mieć wszystkiego. No ale zamknij się. To w ogóle, ten teren jak został zmieniony, to jest w ogóle magia, nie? Wcześniej to był po prostu... To była zwykła... Kurde. Wcześniej to po prostu była zwykła, prosta droga, gdzie musieliśmy trzy rzeczy tutaj zniszczyć. W zasadzie to bardziej uszkodzić. A tutaj mamy, patrzcie, rozwidlenie w postaci... A raczej takie ulepszenie w postaci drabinek, żeby się wyżej wspiąć. Nie, naprawdę. Zmiany na plus na razie to są. Oczywiście to wiem, że teraz niesie ze sobą taką konsekwencję, że teraz bomby będą wylatywać, aczkolwiek no, trudno się mówi. Zanim ogarniemy sobie kolejne plastry, to sobie poeksplorujmy, bo tutaj mamy klatki do niszczenia i chyba lumy. Aha, nie wiem po co po zniszczeniu tej klatki było to je, ale okej, niech będzie. Brakuje nam 30 lumów. Ogólny chyba total pod koniec tego poziomu to będzie jakoś 60-70 z tego, co my mamy, bo nie jesteśmy, mówię, w stanie zebrać wszystkiego, dlatego że no niestety nie mamy dostępu do pozostałych klatek i lumów. Musimy niestety troszeczkę sobie poodblokowywać. I kontrolki są takie same jak na playaku jedynce, czyli X-em rzucamy beczką do góry, a kwadratem możemy ją rzucić w kogoś lub w coś. Tak jak widzicie teraz. Uwaga na bombę oczywiście. Nie no, mówię, pamiętam jak prowadziłem Let's Play zrobiona dwójki na PS1 te 6 lat temu, bo to już we wrześniu było, czyli w sumie za chwilę nawet. Bo za chwilę w sumie minie nawet 6. rocznica tamtego Let's Play z Raymana 2. To pamiętam jak wspominałem, że no ja teraz w tym samym czasie gram sobie w Raymana Revolution, żeby sobie tak porównać pewne zmiany. No i w sumie Rayman Revolution ładnie jest rozbudowaną grą, ale trochę trudną. Bo to jest prawda, jest pod pewnym względem trochę trudniejszy. Ale to za chwilę, spokojnie. Teraz cutscenka. Lee, are you okay? Wybaczcie, że przerwę. W wersji japońskiej tej gry Rayman miałby tutaj niebieski tułów, ale Lee miałaby przerażającą gębę. Uwierzcie mi. Zresztą porównajcie sobie teraz tę gębę do tej gęby zaraz obok.
I to samo też jest w wersji japońskiej Dreamcastowej, z tego co pamiętam. Bo tak, jeszcze jest japońska wersja Dreamcastowa i japońska Revolution. I od razu mówię, w wersji japońskiej Revolution nie ma możliwości wyboru dubbingu. Mamy dubbing rejmański, czyli każdy gada w swoim języku, czyli tak zwane onomatopeje. No i teraz w zasadzie moglibyśmy się cofnąć do tamtej sekcji, żeby, wiecie, żeby po prostu zdobyć tamte lumy. Swoją drogą, jeżeli zobaczyliście myszkę Windowsową, to bardzo przepraszam. Co mogę więcej powiedzieć? Lee tutaj wspomniała również o Polokusie, czyli w zasadzie takim bogu w świecie rozdrożu marzeń, czyli w świecie Raymana. I wspomniała również o czterech maskach. Również powinniśmy skontaktować się z Polokusem, ponieważ on jest w stanie nam pomóc w walce z robopiratami. No ale najpierw musimy go odnaleźć. A to nie będzie takie łatwe. Oj, uwierzcie mi. Zawsze mi się wydaje, że coś tutaj jest. Nie wiem czemu. Może odwróćmy kamerę, może coś tu będzie faktycznie. Ale nie, bym zobaczył, że jest tutaj jakaś klatka. I teraz tutaj normalnie w wersji na PS1 poziom by się kończył. Natomiast w tej wersji gry poziom jeszcze będzie trwał, bo to jest jeszcze jedna sekcja, która pojawia się w wersji na PC i we wszystkich poza wersją na PS1 oczywiście. Okej, jesteśmy z powrotem. Tutaj mamy głowę Ambera, jak widzicie. Albo Kolosusa w Raymanie 2 na PS1. No ale tak, to jest, że tak powiem, Amber w tej części gry, czyli drugi strażnik maski. No i w zasadzie druga taka ciekawostka, bo to była pierwsza z takich ciekawostek. Druga jest taka, że wiadomo, nie możemy wszystkiego tutaj zdobyć. W przeciwieństwie do wersji na PS1, gdzie mogliśmy wszystko zebrać od razu. Szkoda, że tej sekcji nie było w wersji na Playaka 1, naprawdę. No to jest jedna z moich ulubionych, zresztą taka mega nostalgiczna też sekcja, bo jednak jak się grało w Raymana 2 na PC-ta, no to czegoś takiego nie mając w wersji na PS1, to trochę taka bieda edition była. Ale też ona jest urozmaicona, chociaż było takie tutaj, nie wiem, takie w sumie pochodnie. I wodospady z obu stron, bo w sumie woda się leje tak z obu stron w fajny sposób. Siedem na 10. No to jest całkiem sporo, mi się wydaje. Tu nie mamy niczego. No i spadamy sobie tutaj na mościk. To nawet powiem wam, że ta sekwencja jest lepiej zagospodarowana niż w wersjach oryginalnych. Naprawdę. Designersko to lepiej wygląda. You see these air currents, Rayman? Activate your helicopter in them and you'll...
Tak, tutaj przewinąłem dialog, bo to jest naprawdę na tyle łatwa rzecz, że nie widzę sensu, by Murphy tutaj się produkował. W dużym skrócie musimy stanąć przy tym wirze i wcisnąć X. Dzięki temu będziemy podążali do góry. Bo to jest wir, który prowadzi nas praktycznie na górę. Ta muzyka, która przed chwilą by się odpaliła, byłaby ekskluzywną muzyką, dlatego że czegoś takiego nie było w wersji na pozostałe konsole i w zasadzie na Dreamcasta. To brzmi, jakby Dreamcast nie był konsolą, na peceta. Ponieważ są tutaj również ekskluzywne muzyczki, które lecą sobie. Ale o tym za chwilę w sumie powiem. Ale tak, jest to ekskluzywna sekcja tylko i wyłącznie dla Revolution. Znaczy, pewien element w tej sekwencji. Ponieważ, jak widzicie, co jakiś czas będą nas atakowali robopiraci. Tego w wersji na PC, Dreamcasta i Nintendo 64, czy naprawdę wiele innych wersji PC-towo podobnych, nie było. I za chwilę to jest... O! Nawet muzyka nie zdążyła się dobrze rozkręcić. Mówię, czegoś takiego w wersji na Dreamcasta, PC-ta nie było. A nie na PS1, bo nawet na PS1 tej sekwencji nie było. Tak więc... Fajnie, że coś takiego wprowadzili, że taką walkę z robopiratami w międzyczasie. To trochę też urozmaica poziom i to pokazuje, że jednak poziom nie wydaje się taki pusty, bo mi się wydawało zawsze, że ten poziom pod tym względem, w przeciwieństwie do Revolution, zwykle był taki pustawy. Takie ja odnosiłem wrażenie. Może mylne, może dobre, nie każdy musi się oczywiście z moją opinią zgadzać. No, trochę teraz bardziej się muzyczka rozkręciła. Swoją drogą jest to jeden z moich ulubionych też straczków. Krótki, ale fajny. Wpadający w ucho. Tak, specjalnie tutaj spadłem. Chcę mieć jak najwięcej tych lumów zebranych, żeby potem nie pitolić się z tym, wiecie? Nie każdy oczywiście musi zgadzać się z tym tokiem myślenia, ale... No cóż, ja wolę mieć jak najmniej do zdobywania, jak wrócę, niż jak najwięcej. No tutaj kamera chamsko się już odwraca, czyli nie chce mi pokazać, co będzie dalej. A tutaj po lewej stronie, w momencie, w tą stronę, w którą ja się teraz patrzę, jest fioletowy lumek. Który zabiera nas tutaj, do ekskluzywnej sekwencji tylko dla Revolution. Gdzie mamy parę lumów. No ale zawsze coś. Szkoda... Co? Czy tutaj klatka... Czy ja tu klatkę słyszałem? Tak, tutaj klatka jest, ja nawet jej nie zauważyłem. O proszę. Widzicie, ale bym pominął łatwo klatkę i byście się ze mnie potem śmiali w sekcji komentarzy. Ja was znam doskonale, kurde widzowie. Ja wiem, że wy z takich rzeczy lubicie się śmiać. Potem lubicie się ze mnie naśmiewać. To jest takie przykre. Nie, dobra, nie cringe'ujmy. Musimy ponownie do Tinsin Circle wrócić, ponieważ tam kolejne zadanie otrzymamy. No to zobaczymy, no kurde, zobaczymy. Swoją drogą, ja ten let's play robię w momencie, kiedy jeszcze Raymana Redemption nie skończyłem. Tak więc dla osób, które uwielbiają Raymana w 3D, no to to będzie wręcz błogosławieństwo, że ja ten let's play robię. No, sekwencja, która w zasadzie jest w każdej wersji gry, tylko z tą różnicą, że w Revolution i w innych wersjach gry nie można wyskoczyć z tego portalu, w przeciwieństwie do wersji na PS1. No niestety, 70 na 80, czyli brakuje nam 10 oraz 2 klatek. Trudno się mówi. Musimy z tym żyć. Chcąc, nie chcąc.